udało wam się ustalić tożsamość ofiary? Nie znaleźliśmy przy ciele żadnych dokumentów, jedynie biżuterię, łańcuszek, jeden kolczyk. Okej, kobieta 30-35 lat, nie żyje od około 7 miesięcy, ale wilgotność podłoża, jego błotnista struktura zahamowały tempo rozkładu zwłok. Jak zginęła? Czaszka rozbita na wysokości tylnej części kości ciemieniowej, ciężkim, tępym narzędziem, prawdopodobnie młotkiem stolarskim od góry. Czyli napastnik był wyższy niż ofiara? No, możemy tak założyć, ale ja nie wiem, w jakiej pozycji była ofiara w momencie uderzenia. Co z gałkami ocznymi? No właśnie. Została usunięta. Przed czy po śmierci? Prawdopodobnie po śmierci, wszystko na to wskazuje. Ktoś to zrobił bardzo precyzyjnie. Nie ma nawet śladu na kościach. Gdyby ofiara walczyła, próbowała się w jakikolwiek sposób ruszać, nie byłoby to możliwe. Zabójcy pozbawiają oczu ofiar z dwóch powodów. Albo są sadystami i kręci ich, że ofiara cierpi, albo... albo się schizują, że ich rozpozna po śmierci. Szczerze mówiąc, przypomina mi to pewną sprawę sprzed lat. Jaką? Nie brałam jej w udziału, albo na tyle głośno, że ją zapamiętałam. Ale co, ktoś usuwał ofiarom oczy? Dokładnie. Seryjny zabójca, bardzo podobne zabójstwa, czaszka rozbita, młotkiem stolarskim, brak oczu. Złapali go? Tak, dostał dożywocie, więc to chyba nie będzie on. Będzie, jeżeli wnioskował o warunkowe przedterminowe zwolnienie. No, faktycznie tak może być, ale nie śledziłam tej sprawy później. Dzięki. Dzięki, Aniu. Słuchajcie, ja zerknę na dokumenty w archiwach. Jak coś znajdę, to wam dam znać, okej? Okej.